Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Wracam do Was po wakacjach, wypoczęta może trochę, ale już stęskniona za tym, aby poopowiadać Wam o książkach, które przeczytałam i o książkach, które przyszły do mnie przez te ostatnie kilka tygodni. Wakacje to jest taki czas, kiedy wydawnictwa pracują tak trochę na pół gwizdka, ale im bliżej jesieni, im bliżej końca sierpnia, tych książek ukazuje się coraz więcej. I też coraz więcej książek przychodzi do mnie i coraz więcej też książek kupuję. Przygotowałam na dzisiaj 10 książek, które będę czytała tej jesieni. Także zapraszam Was do pooglądania ze mną książek, które wybrałam na swoje przyszłe lektury. Zaczynamy od takiej, która jest drugim tomem. To Dom pisarzy, napisany i także sfotografowany, zilustrowany przez Marzenę Mrus-Bajon. I jest to część druga, tak jak wspomniałam. Pierwszej nie czytałam, ale gdy sobie przejrzałam, jak ta książka jest pięknie wydana, jak dużo jest ilustracji, jakie fajne są te zdjęcia i jakich ciekawych autorów autorka wybrała do tego tomu, to pomyślałam sobie, że prawdopodobnie będę chciała także zobaczyć część pierwszą i zapoznać się z autorami i ich domami opisanymi w części pierwszej. A kogo tutaj mamy? Z tego, co zdążyłam zauważyć, mamy José Saramago, portugalskiego noblistę, który pisał bardzo piękne książki. Mamy tutaj domy Gombrowicza. Mamy także Paryż Simone de Beauvoir i wielu, wielu innych. Myślę, że kto lubi literaturę, kto lubi czytać książki, z chęcią zajrzy także do pomieszczeń, w których pisarze tworzyli. Także Domy pisarzy, część druga, część pierwsza być może także się kiedyś u mnie pojawi. Kolejna książka to jest reportaż historyczny, tak chyba to można nazwać, napisany przez Davida Grana. I już Wam mówię, co to jest za autor. Prawdopodobnie jak opowiem Wam o poprzednich jego książkach, to sobie przypomnicie i skojarzycie. Uwielbiam poprzednie jego reportaże. Przeczytałam dwa i oba były doskonałe. Jeden to Czas krwawego księżyca. To jest ten reportaż o Indianach, którzy mieli ziemię roponośną, który został całkiem niedawno sfilmowany i ten film chyba też cieszył się sporym powodzeniem. Natomiast sam reportaż był doskonały. Filmu nie oglądałam, bo przeczytałam tak doskonały reportaż Davida Grana, że już nie czułam potrzeby, aby oglądać film. A drugi to Zaginione miasto Z. To także świetny reportaż o tym, jak autor wędruje przez dżunglę w poszukiwaniu zaginionego miasta i odkrywa pewną historię. Ta tutaj to historia morska, jak widać. Sprawa Wagera. Wager to nazwa statku. I już Wam mówię, o co tutaj chodzi. Rok 1742. U wybrzeży Brazylii ocean wyrzuca na brzeg łódź, w której jest kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, 30 wycieńczonych mężczyzn. Oni twierdzą, że ich statek, którym podróżowali, rozbił się, no i oni tak dryfowali i z trudem utrzymywali się przy życiu, cudem zostali uratowani, zostali okrzyknięci bohaterami. Po jakimś czasie natomiast na brzeg, inny brzeg, wypływa jeszcze jedna tratwa, na której są tylko trzy osoby. I ci ludzie opowiadają zupełnie inną historię. Okazuje się, że tych 30, którzy jako pierwsi przybyli do brzegu, to buntownicy. I tu mamy historię właśnie o buncie na Wagerze, na statku, oraz o sprawie sądowej, która później nastąpiła. Podejrzewam, że jak to ugrana, będzie się to czytało wspaniale. Także od razu Wam mogę chyba polecić na pewno dwie poprzednie książki, a myślę, że tutaj także mogę gwarantować świetną jakość tej książki. A teraz historia Polski. Jan Kurdwanowski, uczestnik Powstania Warszawskiego, po 40 latach od wybuchu powstania napisał książkę o tamtych wydarzeniach. I jest to książka
pisana bardziej z perspektywy tego dwudziestokilkuletniego studenta medycyny, który walczył o Warszawę, który walczył o Polskę, a nie 60-letniego mężczyzny, który ma już pewną perspektywę na tamte wydarzenia. Mrówka na szachownicy, wspomnienia powstańca warszawskiego. To książka jest antyheroiczna. Autor tutaj nie opiewa wielkich czynów, ale opowiada o nędzy, niedostatku, zwątpieniach i smutku, jaki przepełniał powstańców, a także o nadziei. Oczywiście, bo oni z nadzieją przecież szli do walki. Także informuję, że ta książka prawdopodobnie została wznowiona, bo wydaje mi się, że ona się ukazała dużo wcześniej, ale mamy tutaj kolejne wydanie, nowe wydanie Mrówki na szachownicy, w której mamy historię powstania warszawskiego. Lynn Skaber napisała już książkę o młodości, dorosłości, a teraz mamy książkę o starości. Ta książka została zilustrowana przez prawdopodobnie znaną wam Lizę Aisato, która maluje takie piękne dzieła. I są to krótkie opowieści o starości. Jest ich tutaj około 30, 24 zdaje się, albo 25. Impresje ze starości opowiadane przez mężczyzn i kobiety. I podobno jest to najbardziej optymistyczna z całej tej trylogii o życiu człowieka. Książka, która pokazuje, że starość może być piękna, że starością możemy się cieszyć, że możemy odkrywać siebie, możemy porzucić rzeczy, które nas krępowały, wstydziły, ponieważ teraz mamy więcej wolności. I o, zobaczcie, kolejna jeszcze ilustracja, ale to, co chciałam wam pokazać, to takie krótkie motta, hasła, które są bardzo ciekawe. I tutaj mamy: z radością witam wszystko, co nowe w społeczeństwie i co ma wymiar historyczny lub etyczny. Ale mamy też takie bardziej radosne: nie rozumiem, dlaczego więcej ludzi się nie rozwodzi. Dlaczego zostają tam, gdzie nie jest im dobrze? Czyli tak jak wam mówiłam, są tutaj opowieści o życiu z perspektywy człowieka, który już dużo przeżył, dużo doświadczył, dużo wie i wie, co dla niego jest najlepsze. Także starość, pięknie ilustrowana książka. Autorka, o której teraz będę mówić, w Polsce chyba bardziej jest znana ze swojej jedynej powieści Szklany klosz, która opowiada o chorobie psychicznej, która dotknęła nastoletnią dziewczynę, bardzo młodą dziewczynę. Ale Sylwia Plath, bo o niej mowa, przede wszystkim była poetką i chciała być zapamiętana jako poetka. Ale oprócz powieści, oprócz wierszy, stworzyła także kilkadziesiąt czy kilkanaście opowiadań. One wszystkie zebrane są w tej książce, łącznie z tym, które zostało niedawno odnalezione, niedawno odkryte. Także mamy tutaj opowiadania Sylwii Plath. Ja jeszcze ich nie czytałam, bo taka jest konwencja otwieranek, że opowiadam o książkach, które dopiero zamierzam przeczytać, ale przeczytałam kilka recenzji tej książki i okazuje się, że recenzenci są bardzo pozytywnie nastawieni do tych opowiadań i bardzo je chwalą. Więc ja też jestem optymistycznie nastawiona i mam nadzieję, że znajdę tutaj takie opowiadania, które na dłużej zostaną w mojej pamięci. Teraz mam przed sobą książkę pisarza, który urodził się w Kosowie, ale mieszka w Finlandii i pisze po fińsku. Niewidzialni, Paima Statovici. To druga książka wydana w Polsce. Tę pierwszą pod tytułem Przeprawa także czytałam i bardzo mi się podobała. I bez wahania sięgnęłam po kolejną powieść. Ta książka opowiada o młodym człowieku, który studiuje na uniwersytecie w Kosowie. Poznał kobietę, wziął ślub, ale krótko po ślubie
W kawiarni, w jakimś miejscu na mieście spotyka mężczyznę, w którym się zakochuje i nawiązują romans. I ta książka opowiada właśnie o prowadzeniu podwójnego życia, o tym, jak wojna i losy świata wpływają także na życie człowieka. Myślę, że wiele osób może ta powieść zaciekawić. Książka Zanim zostaliśmy potworami, z taką dość niepokojącą okładką, to powieść tajwańska. Książka, która opowiada o dziewczynie sprzątającej miejsca zbrodni. Ta dziewczyna straciła węch, ale węch przywraca jej jedynie zapach śmierci. I gdy pewnego dnia sprząta jedno z takich miejsc, sama staje się ofiarą seryjnego mordercy. I aby się uwolnić, musi poznać mechanizm działania takich ludzi. Podobno jest to całkiem niezła powieść, opisywana jako porywający kryminał psychologiczny, który w wirtuozowski sposób obnaża naturę seryjnych morderców. No i jeszcze ten Tajwan. Wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie czytałam żadnej książki autora ani autorki z Tajwanu. Także tym bardziej jestem zaintrygowana, o czym to będzie, jakie to będzie i jak to się będzie czytać. A teraz mam przed sobą książkę Normana Ohlera pod tytułem Odurzeni. I jest to książka pod tytułem Naziści, CIA i sekretna historia psychodelików. Autor tej książki twierdzi i udowadnia, że naziści byli powiązani w pewien sposób z CIA i naziści, którzy wykorzystywali psychodeliki podczas II wojny światowej na swoich żołnierzach, żeby pozbawić ich skrupułów, współpracowali po wojnie z CIA przy programie MK Ultra, który dotyczył sposobów prania mózgu i tortur psychicznych. Ten autor wie, o czym pisze. On się zna na tym temacie, ponieważ wcześniej napisał książkę pod tytułem Trzecia Rzesza na haju, w której właśnie opowiadał o wykorzystaniu psychodelików i różnych środków odurzających w trzeciej Rzeszy. Tak więc myślę, że to może być coś bardzo ciekawego i otwierającego oczy na rzeczy, które były tajne w czasach zimnej wojny. Także Odurzeni, Norman Ohler. Zdaje się, że warto sięgnąć po tę książkę, jeżeli lubicie czytać o historii współczesnej. Usłyszeć śpiew jeleni Franciszek Szmechlik. Książka czeskiego pisarza, czeski kryminał, tak zwane czeskie krimi. Ta książka opowiada o małej miejscowości, w której rzeczywiście często słychać jelenie na rykowisku, ale pewnej nocy nie słychać jeleni, tylko słychać okropny, przerażający, mrożący krew w żyłach wrzask mordowanej kobiety. Sprawę bada sześciu policjantów. Sześciu policjantów, którzy nie do końca się między sobą dogadują. Trochę się zachowują jak walczące koguciki. A sprawa też nie jest łatwa, ponieważ mieszkańcy tej miejscowości niewielkiej są bardzo specyficzni i prawdopodobnie kłamią, a być może kłamie tylko jeden z nich. Więc śledztwo wcale nie będzie proste, ale na pewno bardzo fascynujące. Jak wiecie, ja bardzo lubię czeskie kryminały. One są świetne i z wielką nadzieją spoglądam w stronę tej książki. Wkrótce będę ją czytać. Ostatnia z przygotowanych na dzisiaj książek jest chyba najgrubszą. To Psychiatrzy i masażyści. Uwielbiam ten tytuł. Jest jakiś taki abstrakcyjny dla mnie. Autorem jest Arnon Grundberg, którego książka Tirza też została wydana w Polsce. Ale to nie jest powieść. To tutaj, co mam przed sobą, to są reportaże. Otóż Grundberg wziął do serca słowa Maksyma Gorkiego, który powiedział, że aby poznać życie, trzeba wstać od biurka.
I on rzeczywiście wstał od biurka i nawet bardzo się od niego oddalił. Podróżował po różnych zakątkach świata. Tak naprawdę każdy z reportaży tutaj ma oprócz tytułu miejsce, którego dotyczy. I gdy tak sobie przeglądałam te miejsca, to on rzeczywiście był chyba wszędzie. Opowiada o ludziach, których spotkał, opowiada o różnych ciekawych rzeczach. Myślę, że będzie to bardzo interesujące, ale też bardzo różnorodne. Sądząc po tytułach tych reportaży, które mają po jakieś powiedzmy kilkadziesiąt stron każdy, można spodziewać się, że będą to reportaże dotyczące bardzo różnych spraw. Na przykład człowiek kryjący się za pisarzem, radosne miasto w kryzysie, ucieczka przed diagnozą, stopa za stopą, ręka za rękę, to nie wiadomo, o co tutaj w ogóle chodzi. Mój amerykański Syjon, temat zawód miłosny, miłość i seks w Ameryce. Także jestem więcej niż pewna, że te reportaże będą mi się podobały. I podoba mi się też pomysł, żeby w jednym takim dużym tomie zamieścić dużą ich liczbę, żeby było różnorodnie, żeby było ciekawie. I żeby też pokazać, jakimi problemami ludzie żyją na świecie i co jest dla nich istotne. Także psychiatrzy i masażyści, książka Grundberga. I to by było na tyle. Opowiedziałam o 10 książkach. Jestem przekonana, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego. Był i kryminał, i reportaże, i książki historyczne, i książka o domach pisarzy. Mam nadzieję także, że po wakacjach chętnie powrócicie na mój kanał i będziemy się spotykać już regularnie, każdego tygodnia, we wtorki o godzinie 18. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.